historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Wpis pierwszy. Budzę się. Jeszcze tego nie wiem, ale ten dzień oznacza mój czwarty z rzędu rok istnienia w pieświecie. Podnoszę się z kobierca wijącego się, dygocącego pode mną psiego truchła i staję na nogi, rozciągając się w porannym świetle słonecznym. Nauczenie się trzymania równowagi na solidnej warstwie psów, które pokrywają teraz każdy centymetr podłoża, zajęło mi trochę czasu. Ale teraz mogę chodzić i biegać tak samo łatwo i szybko, jak kiedykolwiek potrafiłem po ziemi czy betonie. Może nawet szybciej. To było kiedyś miasto. Chyba. Choć które nie pamiętam. Moje przypuszczenia zawdzięczam jedynie masywnym psim filarom wzbijającym się w niebo. Starożytnym być może budynkom, teraz całkowicie wypełnionym i zarośniętym psią biomasą. Wspiąłem się kiedyś na jeden z nich, wrzynając dłonie i stopy głęboko w ścianę psów, by nabrać pewności siebie. I po wielu godzinach wspinaczki zostałem nagrodzony niesamowitym widokiem. Sierść i oczy, zadyszane języki i merdające ogony, tulące kontury niegdyś jałowej ziemi i rozciągające się jako jedna aeomebiczna masa dalej niż sięga oko. Teraz już tego nie robię. Teraz po prostu robię to co zwykle. Wędruję do ogrodów, gdzie psie rośliny wyrastają w dziwacznych kształtach z ziemi pieświata i sięgam po nie, by zerwać płody szczenięcych owoców prosto z merdających energicznie gałęzi. Wgryzam się w soczysty miąższ. Soki ściekają mi po brodzie i skapują na dół, by zostać ponownie wchłonięte przez tkankę ziemi. Rozkoszuję się ich smakiem. Jestem spragniony, więc wędruję, aż znajdę jeden z mateczników, a tam ssę smoczek, dopóki nie napiję się dosyć mleka. Czasem widzę wokół siebie innych ludzi, równie dobrze przystosowanych do życia w pieświecie co ja, ale ledwo zwracam na nich uwagę. Nic nie mówię. Co jest tu tak właściwie do powiedzenia? Świat jest teraz inny. Jakie znaczenie miałyby nasze stare słowa? Wolnożyjące psy są coraz rzadsze i rzadsze, a te, które dostrzegam, wydają się równie zagubione, równie nieobecne, jak ja. One również pasą się na psich roślinach. Ostrożnie stąpają po falistym, krwawiącym podłożu z psów, niewyraźnie dostrzegają mnie i siebie nawzajem. Widzę czasami masywne kształty, płynące, pełzające lub wijące się na odległym niebie i dalekim horyzoncie. I zastanawiam się, czy w tym nowym świecie normalne, pojedyncze, wędrowne psy też stały się tak przestarzałe jak ja. Wpis drugi. Był raz, kiedy wkopałem się w dół. W dół pod psy. Pod sierść, uszy i szczekanie. Było to trudne i wymagało wiele planowania. Musiałem zniszczyć jedno z psich drzew własnymi rękoma. Wyrwać poskręcane, długie na metry wspólnotowe kły, które służyły im za gałęzie, i skrępować je ścięgnami i skórą. Ale wkrótce miałem już narzędzia. Widły, włócznie, łopaty. Wybrałem miejsce, gdzie psie podłoże wydawało się płytsze i zabrałem się do pracy. Krew zaczęła tryskać, gdy moja włócznia po raz pierwszy przebiła powierzchnię i nie przestawała przez wiele godzin. Byłem przesiąknięty krwią i wnętrznościami, pokryty drobinkami kości, mięsa i mózgu. Nauczyłem się jednak ignorować obrzydliwe odgłosy, odgradzać się od zapachu i po prostu schodziłem coraz głębiej i głębiej,
rozrywając psy o coraz dziwniejszych rozmiarach i budowie. Psy z dwiema głowami, psy z ludzkimi rękami, psy zwijącymi się mackami w miejscu, gdzie powinny mieć tylne nogi. W końcu dostałem się na koniec psów. Lub być może do początku tego, co leży pod psami. Przestrzeń wielobarwnego, mozaikowego futra, która rozciągała się tak daleko, jak tylko mogłem się dokopać w dowolnym kierunku. Z wielkim trudem udało mi się ją przebić, ale ledwo krwawiła. A starając się jak mogłem, ledwo zdarłem skórę, odsłaniając pod nią warstwę szarych, prążkowanych mięśni. Zaczęły drżeć, gdy je obserwowałem, wstrząsając też samą otaczającą mnie psią materią. A ja zdałem sobie sprawę, że pieświat zaczynał się regenerować, zamykać się nade mną, pieczętować mnie wewnątrz. Więc uciekłem, wspinając się z powrotem na powierzchnię. Wpis trzeci. Strumień spokojnie ściekał po czarnych, skórowatych krawędziach szczenięcego pyszczka. Ślina bulgotała, gdy wypływała z koryta strumienia wyścielanego nieustannie kłapiącymi językami gorliwie witających się szczeniąt. Znaleźć na wybrzeżu kamyk znaczy trafić na ostre mleczaki wyleniałych psów, wyrzucone w kępki chwastów wyrastających na mierzejach i brzegach. Strumień rozdziela pojedynczy kopczyk złotej sierści, jak tapicerowany głaz z dużym złotym okiem, które podąża za przemykającymi gośćmi. Wody zabulgotają i zaczną się pienić, zostawszy zauważonym przez oko. Języki wyplują nerwowe, czułe pozdrowienia bulgoczącym warkotem. Wpis czwarty. Pieświat. Tak to nazywamy. My, ludzie, którzy zjednoczyli się razem, ma się rozumieć. Siedzimy razem przy ogniskach i gotujemy młode zebrane przez nas z psich drzew. Jedynym łatwopalnym materiałem, jaki mamy, jest ta cuchnąca sierść, która rośnie wszędzie. Razi wszystkie zmysły, ale posiłek jest wkrótce gotowy. Jedynymi źródłami pożywienia są drzewa i mateczniki. Niektórzy głupcy kopią w poszukiwaniu mięsa. Choć nagroda jest sowita, wielu nie wraca, gdy psia tkanka odrasta nad nimi, więżąc ich w głębi ziemi. Z kości i skóry wykuwane są prymitywne narzędzia, takie jak łopaty, noże i ubrania. Żyję tu odkąd pamiętam. Są tu nikłe ślady czasów sprzed pieświata. Ale jaki jest pożytek z rozwodzenia się nad przeszłością, skoro nie wypełni to naszych żołądków w teraźniejszości? Jestem skrybą naszego plemienia. Nazywam się Dok. Kiedyś miałem prawdziwe imię, ale uciekło mi z pamięci. Zapisuję wszelkie odkrycia i wiedzę na moich skórzanych kartkach, używając psiej krwi jako atramentu. Były czasy, kiedy było nas więcej. Plemię zaczynało się od aż 60 osób. Teraz nasza liczba wynosi zaledwie 20. Naszym przywódcą jest Kif. Poleca nam znajdować jedzenie, budować schronienia i przynosić ogień. Nadużywa swojej władzy, mając 5 żon i jedząc więcej niż wynoszą jego porcje. Ale tych, którzy się temu sprzeciwiają, spotyka w nocy śmierć. To piekło. Ale nie ma innego wyboru. Bez przewodnika zginiemy tu, więc musimy pozostać pod jego przywództwem. Minęły 2 dni od mojego ostatniego wpisu. Mam szczęście, że Kif nie potrafi czytać, bo gdyby zobaczył moje wypowiedzi na jego temat, byłbym martwy. Wczoraj jeden z członków naszego plemienia, kot, został zabity po tym, jak przypadkowo wdepnął w jedną z otwartych psich paszczy. Jego krzyki bólu, gdy był przeżuwany, zmusiły mnie do zmiażdżenia jego czaszki łopatą, zabijając go natychmiast. Ten drań Kif
uznał racje żywnościowe kota za swoje. Wyczuwam, że inni też zaczynają się męczyć władzą, jaką ma Keith na swoim stanowisku. Nikt nie odezwał się słowem podczas tamtej nocnej uczty. Nie będę w stanie spać dziś spokojnie, słysząc w koszmarach krzyki kota. Boję się o swoje życie. Feck został dziś zamordowany na oczach nas wszystkich przez Keitha. Odmówił dalszego kopania po mięso, więc ten potwór zatłukł go gołymi rękami na znak, że nie będzie tolerował odmowy pracy. Nie mogę tego dłużej znieść. Feck nie był nawet dorosły. Nie mógł mieć więcej niż 17 ludzkich lat. To sprowadza naszą ilość do 18. Jest Keith, jego 5 żon, ja i pozostałych 11 kopaczy i zbieraczy. Pozostali szepczą do mnie w tajemnicy, że to ja powinienem być przywódcą. Pewnie myślą, że mam wszystkie odpowiedzi, bo jestem skrybą. Tylko czas pokaże. O świcie obudził mnie jeden z kopaczy, a konkretnie Gar. Powiedział, że dziś będzie ta noc. Pozostali mają plan. Chcą, żebym podczas uczty ogłosił, że jestem nowym przywódcą. Kiedy tamten będzie rozproszony z wściekłości, zamierzają go zabić od tyłu. Mówię Garowi, że akceptuję jego plan i będę im dziś pomagał. W co ja się wpakowałem? Niech ich wszystkich szlak trafi. Powiedziałem Keithowi, że zamierzam zająć jego miejsce. Powstał przepełniony gniewem. Czekałem na cios, który miał go uderzyć. Nie trafił w Keitha, ale we mnie. Gar był szpiegiem Keitha przez cały czas. Wywlekli mnie daleko od ogrodów i przywiązali do suchego drzewa. Powiedział, że szybka śmierć nie będzie dla mnie odpowiednia i zginę pod zgubnym słońcem. Ledwo mogę stąd sięgnąć po mój dziennik. Przypuszczam, że to już mój koniec. Gdy słońce było najwyżej na niebie, upał stał się nie do zniesienia. Dojrzałem postacie na horyzoncie. Nie byli to ludzie. Były to ogary, które przychodzą zjeść cokolwiek ludzie zostawią po sobie. Myślałem, że zamierzają mnie zjeść. Zamiast tego sięgnęły po zakrwawione genitalia, którymi zostałem uwiązany. Byłem wolny. Uklęknąłem przed ogarami i spojrzałem głęboko w ich oczy. Powiedziałem, że wiem, gdzie mogą wypełnić swoje brzuchy po brzegi. Szczeknął raz w tym, co zakładam było potwierdzeniem. Wstałem i ruszyliśmy na ucztę. Kiedy dotarliśmy do osady, trwała ich uczta. Zbliżyłem się. Śmierć w moim spojrzeniu. Keith był zszokowany i wściekły. Kopacze i zbieracze szybko stanęli w jego obronie. Chyba ich przekupił. Zagwizdałem, a ogary wymknęły się przez futro, stając u mojego boku. Uderzyliśmy jak błyskawica. Moja pięść rozbiła się o twarz Keitha, gdy moje psy rzuciły się na najbliższych przy nim strażników. Fizycznie byłem słaby, za to dosyć szybki. Ukradłem łopatę i szybko pogrzebałem ją w jelitach Keitha, gdy ten był zdezorientowany. Zapach był obrzydliwy, czego spodziewałem się po człowieku takim jak on. Ogary szybko uporały się z resztą. Pomogłem oczywiście. Nikt nie został oszczędzony. Upewniłem się, że zemszczę się na garze. Ogary były już całkiem pełne. Nie spieszyło mi się i pochowałem każde z ciał lub to, co z nich zostało. Zostawiam tę książkę na ich grobach, w nadziei, że znajdzie ją ktoś, kto będzie w stanie ją zrozumieć. Jeśli się tak stanie, weź pod uwagę te słowa. Pieświat wie wszystko i jest surowy, ale sprawiedliwy. Wymierza ją tam, gdzie jest ona należna. Wpis 5. Miałem psa,
zaraz po tym, kiedy nastąpił pieświat. Miał na imię Karl. Zawsze za mną chodził. Kiedy byłem prawie martwy z głodu, przynosił mi psie owoce. Kiedy umierałem z pragnienia, trzymał w pysku mleko i przynosił mi je. Pewnego dnia jego łapka utknęła w pysku i nie mogłem jej wyciągnąć. Więc patrzyłem, jak zostaje połknięty. Kilka lat później, kiedy wróciłem, Karl tam był, ale rozciągnięty. Poszedłem go pogłaskać, lecz to nie był on. Ugryzł mnie i nie chciał puścić. Ciekawe, czy ludzie też mogą być częścią pieświata. Brakuje mi Karla. Wpis szósty. Wszystko w nowej rzeczywistości sprowadza się do jednego. Psia matka jest daleko ponad wyobraźnią i wymaga wiele, aby utrzymać jej komfort i czystość. My, wybrani, nie pozostajemy jednak bez nagrody. W swej ogromnej mądrości matriarchini daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Czerpiemy z jej bogatego sutka posiłek obfity jak żaden inny. To orzeźwia i odżywia nas, kanistodian, i daje nam więcej, niż moglibyśmy sobie życzyć. Nadejdzie jednak wkrótce czas, by znaleźć nowych pracowników. Metamorfoza czeka na wielu z nas i wkrótce dołączymy do chwały psiego kopca. Jesteśmy tak różni od innych, gdy przemykają w gąszczu płodowych gajów. Wiele z nas ma już grubą sierść, a stary Lorenz zaczął już chodzić na czworaka. Wkrótce porzucimy nasze śmiertelne istnienie i staniemy się częścią matki. Naszej matki. Wpis siódmy. Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, że wojna została przegrana w dniu, w którym generał popełnił samobójstwo. Masa ciał i futra rozprzestrzeniały się po miastach jak fale. Odkryliśmy, że cokolwiek to było, piło oceany i zjadało wszystko, co napotkało. Naloty bombowe, czołgi, rakiety? To tylko spowalniało. Żyliśmy na kupionym czasie. To było nie do zatrzymania. Chyba dopiero później zauważyliśmy, że wszystkie psy zniknęły. A potem w nocy to wycie. To było po prostu zbyt wiele. Twarz byłego żołnierza zalała się mimowolnymi łzami, gdy wspomniał te wydarzenia. Siedział tam, pogrążony we własnych emocjach, opowiadając swoją historię znalezionemu szkieletowi. Mój oddział całkowicie zmiedziony. Widziałem te macki i te paszcze. Rozerwały ich na strzępy. Uciekłem, gdy wołali o pomoc. To wszystko moja wina! Psie drzewo delikatnie się ruszyło. Rosnące wokół liczne oczy skierowały swój wzrok na psychopatycznego mężczyznę. Zniszczyłeś wszystko! Zabiłeś moich przyjaciół. Moją rodzinę. Wszystkich do cholery! Wziął rozbieg i dźgnął jedno z oczu odłamkiem kości. Rozległo się wycie, a pobliskie psie drzewo zamachnęło się, odrzucając go na kilka metrów. Złamał kilka żeber, gdy wylądował na ziemię. Wykasłał odrobinę krwi, ale podniósł się i zaszarżował ponownie. Tym razem podbiegł do jednej z otwartych w okolicy paszcz i wybił jej kilka zębów. W odpowiedzi ugryzła go w stopę, kosztując go palec lub dwa. Był tak przepełniony adrenaliną, że nie był w stanie zarejestrować żadnego bólu. Bił, rwał i gryzł tkankę gołymi rękami, aż był po kolana we krwi i flakach. Jedno z rozdartych jelit rozlało na niego jakiś płyn trawienny. Parzyło, ale musiał kontynuować. Kopał i kopał gołymi rękami, aż ziemia zaczęła się nad nim zamykać. Kopał dalej, aż znalazł je. Serce i mózg. Zachichotał ze swojego szczęścia,
że znalazł obydwa tak blisko siebie. Wbił dłonie głęboko w szarą tkankę, naruszając jej zawartość, powoli tracąc tlen w swoim tunelu z mięsa. Zadygotał i wczepił się pazurami w serce. Wyrywając je, runął i zemdlał. Obudził się, gdy mnóstwo macek grzebało już w jego ciele. Jedna trafiła w rdzeń kręgowy i połączyła się z pniem mózgu. Powódź myśli uderzyła w niego jednocześnie, gdy stał się nagle jednością z pieświatem. Kolejne macki połączyły się z jego organami, gdy został wchłonięty. Widział przez każde oko w krainach i czuł każdy nerw na planecie. Czynnik regenerujący nadal go rozrywał, ale i dodawał nowe ścieżki i połączenia. Nie minęło wiele czasu, gdy został całkowicie pochłonięty. Jego wspomnienia zanikły, gdy jego mózg został zreorganizowany tak, by zastąpić ten, który został zniszczony. Wpis 8. Minęły już 3 lata i 2 tygodnie, odkąd spotkałem drugiego człowieka. Wiem, bo robiłem małe nacięcie w lewej nodze za każdy dzień, w lewej ręce za każdy tydzień i w prawej za każdy rok. Co prawda nie jest to najskuteczniejszy sposób na śledzenie czasu, ale kiedy zaczynałem, doszedłem do wniosku, że będę martwy, albo że to wszystko się skończy, zanim będzie miało to jakiekolwiek znaczenie. Jak powiedziałem, nie spotkałem żadnych innych ludzi przez jakiś czas, ale pomyślałem, że napiszę to, tak czy inaczej, na wszelki wypadek, jako ostrzeżenie dla innych, którzy mogą gdzieś tam być. Trafiłem dziś na coś okropnego. Cóż, cały pieświat jest okropny, ale mam na myśli bardziej okropnego. Myślę, że nawet wśród pieświata jest to jakaś szalona abominacja, bo zdziczałe psy i pyski też nie wydawały się za nią przepadać. A ten wrzask nie jest czymś, co miałem nadzieję kiedykolwiek usłyszeć. Ale nie zacząłem od początku. Przepraszam, krew, której używam, nie bardzo schodzi z papieru i nie mogę jej marnować bezmyślnie ją wyrzucając. A brak rozmów z innymi ludźmi przez lata sprawiło, że jestem jakby kiepski w prostym liniowym myśleniu. Ale spróbuję. Pozwolę sobie zacząć od początku. Dzień zaczął się normalnie. Był to mój cotygodniowy dzień zbiorów, więc wyszedłem z namiotu. Tak przy okazji, zostawiłem namiot u stóp słupa z psów w kierunku zachodzącego słońca. Jeśli go chcecie, ale prawdopodobnie nie, bo skóra już się pewnie zepsuła. Wyszedłem więc z namiotu, żeby zebrać psie owoce, których będę potrzebował na ten tydzień i napełnić worek lub dwa mlekiem. Ale kiedy dotarłem do miejsca, gdzie powinny być smoczki, był tam tylko krwawy bałagan, w którym ktoś głęboko wkopał się w runo pieświata. Niewiele o tym na początku myślałem, jedynie tyle, że będę musiał poszukać nowego źródła mleka. Wtedy to zobaczyłem. Na początku myślałem, że to inna osoba. Gdybym najpierw się zatrzymał, żeby się przyjrzeć, nie miałbym żadnych problemów i pewnie bym tego teraz nie pisał. Zacząłem krzyczeć, żeby zwrócić tego uwagę i rzeczywiście to zrobiłem, bo odwróciło się do mnie. I wtedy zrozumiałem, że popełniłem wielki błąd. Patrząc wstecz, bardzo długie ramiona i poskręcane ciało powinny być moją pierwszą wskazówką. Ale tak naprawdę nie zauważyłem, że coś jest nie tak, dopóki nie odwróciło się w moją stronę. I nie zobaczyłem, że to, co uważałem za głowę, było tylko pozbawioną czegokolwiek bryłą mięcha. Jego ramiona rozłożyły się na zewnątrz, a każde z nich kończyło się 2 psimi łapami. Ludzka twarz na jego piersi otworzyła usta i zaczęła krzyczeć. Zorientowałem się, że to zła wiadomość i rzuciłem się szaleńczo w kierunku najbliższego słupa psów. Ale on wciąż biegł za mną i był znacznie szybszy. Udało mi się jakoś dobiec i zacząłem się wspinać, żeby być poza jego zasięgiem. Nie dotarłem daleko, zanim poczułem ostry ból w nodze.
Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że ugryzł mnie jednym z wielu psich pysków wzdłuż ramienia. Krzyczałem, kiedy ciągnęło mnie w dół, ale to niewiele dało. I pewnie wtedy bym umarł, gdyby nie to, co stało się później. Znikąd pysk, którego nawet nie zauważyłem, kiedy zacząłem się wspinać na filar. Ugryzł go, a potem kolejny, będący na ziemi, i zaczęły go żuć. Nie wydawało się naprawdę tego zranić, ale puściło mnie. Uciekłem tak szybko, jak mogłem, ale słyszałem ten krzyk jeszcze długo po tym, jak zniknąłem z pola widzenia. Nie spałem tej nocy. Tuż przed zachodem słońca poczułem, że muszę się upewnić, że pieświat to zabił, i poszedłem pod filar. Ale nie znalazłem żadnego śladu. Za to zeszyt, z którego wyrwałem ten papier, był tam i zabrałem go. Oto więc jestem. Nie zamierzam zostawać tutaj dłużej po tym, jak skończę pisać, ale znalezienie tego notatnika sprawiło, że pomyślałem, że może są tam inni ludzie. A jeśli tak, to może powinienem ich ostrzec o rzeczach takich jak to. Jeśli więc to czytasz, powodzenia. A, poruszam się również w kierunku wschodzącego słońca. Więc jeśli możesz to przeczytać, to prawdopodobnie jesteś inną osobą. Jeśli pójdziesz więc w tym kierunku, może uda nam się spotkać i będzie nam razem trochę raźniej. Wpis 9. Kleszcze to chyba jedyne rzeczy, które wydają się lubić to miejsce. Są wszędzie. Wieczorami widzę ogromne chmary tych drani przemykające po sfatygowanej powierzchni, sprawiające, że grunt pieświata drży, gdy piją do pełna. Czasami powierzchnię przebijają szczenięce łapy różnej wielkości i deformacji, by je zdrapać. To nie działa. Cały pieświat to rozległe połacie blizn, którymi żywią się kleszcze. Czasami spoczywam na boku dużego wyrostka i dopiero po chwili orientuję się, że to monstrualny kleszcz. Przyczepiają się do jednej z tętnic pieświata i bez końca czerpią krew nowego świata. Widziałem kiedyś mężczyznę. Tego dnia było gorąco. Byłem w trakcie wędrówki do filaru i dostrzegłem go w oddali. Nie ruszał się i gdy się zbliżyłem, zobaczyłem dlaczego. Był pokryty kleszczami. Ani jedno miejsce nie było na nim puste. To, co zostało z jego ubrań, było naciągnięte na te skurwysyny. Nie było wiatru, więc jedyne, co było słychać, to słabe, wątłe szurania ich małych nóżek o ich niedorzecznie rozdęte ciała. Musiał mnie słyszeć, bo otworzył usta i próbował coś powiedzieć. Jego głos był zgrzytliwy, a usta czerwone. Ale udało mu się wypowiedzieć jedno słowo. Swędzi. Wpis 10. Dziś jest 5 dzień 12 miesiąca 654 roku. Nasze pokolenie jest ostatnim. Po nas zostanie już tylko pieświat. A wszyscy pozostali ludzie albo zostaną wchłonięci przez psią matkę, albo wymrą z tego coraz bardziej obumierającego świata. Mam jedynie mgliste wspomnienia swojej mamy. Czy została zabita, czy wchłonięta? Nie potrafię powiedzieć. Naprawdę nikt nie jest do końca pewien, co się stało z kobietami. Znikają powoli, ale pewnie. Często przepadając w nocy, bez żadnego ostrzeżenia i nie pozostawiając śladów. Kobiety są jedyną wartościową rzeczą na tym świecie, a głównym celem plemion jest ochrona praw do kobiety, która jest wykorzystywana dla dobra wszystkich członków. Kobieta z naszego plemienia została zabrana kilka miesięcy temu. Przez pierwszy miesiąc opłakiwaliśmy ją. Może i była niewolnicą pod wieloma względami, ale wielu z nas nie mogło się do niej po prostu nie przywiązać. Potem niektórzy mężczyźni zaczęli z desperacji angażować się w kontakty homoseksualne między sobą. Jestem pewien, że nie tylko ja zdawałem sobie sprawę, że kontynuacja naszego koleżeństwa nie ma większego znaczenia i że wkrótce plemię się rozpadnie.
To już trzeci miesiąc od jej porwania. I wszystko się rozpada. Najpierw starszy został zabity w wyniku sporu. To tak naprawdę tylko potwierdziło, że jedność w plemieniu przestała już istnieć. Że w plemieniu nie ma racji bytu bez kobiety. I w ten sposób zaczęliśmy się rozsypywać. Wiem, co będzie dalej. Kiedy plemiona się rozpadają, ich członkowie samotni i zdezorientowani zaczynają polegać na psiej matce w kwestii seksu. Tak samo jak w kwestii jedzenia, ciepła i schronienia. Organy płciowe matki są niczym chorowite kretowiska w psim mięchu. Mężczyźni znajdują narząd płciowy, który mogą uznać za swój własny i spędzają dni na pchaniu się w niego. Często znajdują otwory w pobliżu psich drzew, pieprząc się, gdy są napaleni i jedząc płody, gdy są głodni. Nie mają powodu, żeby w ogóle ruszać się ze swojego padoku. Tym sposobem mężczyźni zapominają o otaczającym ich świecie i stają się obsesyjnie związani z matką. Teraz już nie tylko matką, ale i kochanką. Jest dla nich wszystkim. Często widuje się szkielety, nagie lub rozkubane przez psy, z miednicami wciąż przyciśniętymi do psiego kopca, otoczone smrodem własnych odchodów. Dziś jest 27 dzień 12 miesiąca 654 roku. Tak jak przewidywałem, dawni członkowie mojego plemienia powoli, lecz nieubłaganie popadają w zwyrodniałe życie posuwaczy. Te zdesperowane szumowiny zapomniały o własnym człowieczeństwie. Obrzydliwe. Ślubuję, że nigdy nie popadnę w ten obrzydliwy stan. Będę więc chodził i szukał po tym samotnym, zdeprawowanym psie świecie. To nie może się skończyć przez ludzkość bezmyślnie masturbującą się aż do wygnięcia. Kontynuuję więc, wiedząc, że mogę skończyć beznadziejnie, będąc doszczętnie pokonanym przez psie świat. Dziś jest drugi dzień, 4 miesiąca 663 roku. Znalazłem kobietę. Stała, jakby czekając na mnie, pod psim drzewem, z zabarwionymi na czerwono ustami od krwi szczenięcego płodu. Kiedyś zdziwiłby mnie widok stojącej samotnie kobiety, nie okazującej strachu. Ale od lat nie natknąłem się na plemię i niesamowicie rzadko spotyka się nawet mężczyznę, który nie jest zahipnotyzowany psim kopcem. Przypuszczam, że to musiało być dla niej większym zaskoczeniem. Trafić na mężczyznę, który nie stał się jeszcze niewolnikiem matki psów. W każdym razie ważnym jest, żeby nie podejmować ryzyka. Więc złapałem ją, zmusiłem do zejścia na dół i zerżnąłem na miejscu. Następnie przywiązałem ją do drzewa odcinkiem liny z psiego mięcha, aby nie mogła uciec. Dziś jest siódmy dzień, 8 miesiąca 663 roku. Moja kobieta jest w ciąży. Czuwałem nad nią. Chroniłem przed dzikimi kundlami, które wciąż grasowały po psie świecie. Kiedy nadchodziły chmary kleszczy, okrywałem ją płatem skóry. Zastanawiam się, czy na tej planecie pozostaliśmy jedynymi, którzy są jeszcze ludźmi. Dziś jest piąty dzień 1 miesiąca 664 roku. Moje dziecko przyszło dziś na świat. Kobieta ścisnęła moją dłoń. Parła, ciężko oddychając. Po jakimś czasie dziecko przyszło. Zdrowe, normalne niemowlę płci żeńskiej. Zobaczyłem, że wszystkie moje starania nie poszły na marne. Że nasza rasa ma przyszłość. Zdałem sobie też sprawę, że płaczę. Chwilę podtrzymałem moje dziecko, po czym odłożyłem je, by sięgnąć po ostrze do przecięcia pępowiny. Zdążyłem odłożyć dziewczynkę na ziemię, a futrzana macka wystrzeliła z psiego drzewa. Z trzaskiem owinęła się szybko wokół pępowiny, mocno ją chwytając. Gdy psie drzewo zapadło się pod ziemię przede mną, rąbnąłem w pnącze, ale nie dało się go przeciąć. Następnie zabrałem się za pępowinę,
rwąc z całej siły, by uratować moją dziewczynkę. Ale winorośl połączyła się z nią i przekształciła ją w taką samą twardą substancję. I tak oto mogłem tylko patrzeć z przerażeniem, jak drzewo znika, ciągnąc za sobą moją kobietę i córkę. Kopałem za nimi. Rozerwałem psią tkankę na tyle, by móc obserwować, jak zmutowane psy z górnych warstw rozrywają twarz dziecka. Nie ma nadziei dla rasy ludzkiej. Pieświat nie będzie dłużej tolerował braku lojalności. Tak więc poświęcam się temu psiemu kopcowi, by prawdziwie stać się jednością z matką. Byłem cholernym głupcem, myśląc, że mogę pokonać ten świat. Wpis 11. Kalendarz galaktyczny, rok setny, dzień pierwszy. Dotarliśmy do najbliższego, do naszego poprzedniego domu Układu Gwiezdnego. Nasz świat został spustoszony przez wojny, a my przemierzaliśmy kosmos jako koczownicy. Szukaliśmy przyjaznego środowiskowo świata i ten nam się spodobał. Otrzymaliśmy sygnały z tej planety, które sięgają co najmniej 700 obrotów wstecz wokół ich gwiazdy. Jeśli są tacy jak my, to pokolenia z pewnością się tu zmieniły. Byłem zakłopotany, gdy w miarę zbliżenia planeta wydawała się być całkiem inna niż wskazywały nasze dane. Ma brązowy kolor, a nie niebieski, i wydaje się być na swój sposób żywa. Wyślemy na dół zespół i zbadamy to. Nasz statek osiągnął orbitę wokół pojedynczego księżyca planety. Tam przedstawiliśmy załodze ostateczny przegląd informacji, które mieliśmy na temat mieszkańców tego świata. Nasze główne źródło komunikacji, które otrzymywaliśmy, miało formę sygnału, który nazywali telewizją. Nasze rozumienie ich języka z pewnością wyda się prymitywne zamieszkałym poniżej. Choć osobiście czuję, że coś jest nie tak. Ostatnio straciliśmy wszelką łączność z tym światem. Kapitan przypuszcza, że to przez zmianę technologii na bardziej zaawansowaną. Zawsze mówili o swojej najnowszej technologii, która coraz bardziej zaczynała przypominać rasę, mogącą wejść w skład innych kosmicznych nacji. Mam zresztą zespołu zejść następnego dnia na planetę. Choć obserwuję brązowy teraz świat i czuję, że coś jest nie tak. Potwornie nie tak. Wpis 12. Nie wiem, ile minęło dni, odkąd widziałem ostatniego człowieka. Jest ciężko dla pozostałych przetrwańców pieświata. Wszystkie kobiety zniknęły i została tylko garstka mężczyzn. Ale jak już mówiłem, minęło wiele dni, odkąd widziałem jednego. Przemierzałem futrzane pole, szukając smoczka, kiedy natknąłem się na coś zarówno koszmarnego, jak i wspaniałego jednocześnie. Zerknąłem w dół na coś, co wydawało się być zlepkiem męskich oraz żeńskich psich narządów rozrodczych. Wpatrywałem się zafascynowany, jak bez końca się ze sobą łączyły. Wiedziałem, że powinienem odwrócić wzrok, ale po prostu nie mogłem. Po pewnym czasie patrzenia, jak bez końca się rozmnażają, przestały. Wyglądało na to, że w końcu mnie wyczuły. Prawie dostałem wyrzutów sumienia, że przeszkadzam, więc zacząłem odchodzić, ale poczułem, jak coś chwyta mnie za nogę. Spojrzałem w dół i zobaczyłem zmutowaną psią łapę trzymającą się mocno mojej nogawki. Próbowałem wyrwać nogę z jej uścisku, ale trzymała się mocno. Wtedy ku mojemu przerażeniu zaczęło mnie ciągnąć w stronę płatu organów. Zacząłem gorączkowo walczyć, aby się uwolnić, bo wiedziałem, czego to chce. Wyrosły kolejne psie łapy i zaczęły mnie przyciągać. Wiedziałem, że nie mam szans. Wiedziałem, że w końcu zostanę połączony z psią matką, więc w ciszy pogodziłem się z losem.
Przynajmniej umrę szczęśliwy. Wpis 13. Podczas gdy archaiczny plemienny kult psiej matki w całej jej widocznej i cielesnej okazałości jest najbardziej rozpowszechnioną formą religii w barbarzyńskim pieświecie, istnieje inna mitologia, praktykowana tylko w odległych, odizolowanych miejscach i przez kilku starszych ocalałych. Dokładniejsze szczegóły zmieniają się z plemienia na plemię, z roku na rok, ale podstawy nigdy się nie zmieniają. Jest to legenda o początku pieświata, genezie świata, który znamy. Opowiada o czasach, gdy ludzie byli liczni i stąpali po ziemi, która nie była żywa. Istnieje Bóg, a może demon, pies, który żył wśród ludzi. Został nawet przyjęty i zaopatrzony przez ludzką rodzinę. Ale to nie był zwykły pies. Ta bestia żyła ponad 50 lat, podczas gdy ówczesne kundle rzadko wytrzymywały dłużej niż dekadę. Był bardzo potężny. Bardziej panował nad rodziną swoich właścicieli niż oni nad nimi. Mówiono, że wychodził w nocy i polował na ludzkie ofiary, przynosząc do domu kości jako trofea. Ale ludzie próbowali go ignorować. Przekonywali siebie, że nie stanowi problemu. Wkrótce jednak, gdy pies pierwotny osiągnął wiek, stawał się coraz potężniejszy i niepodobny do innych. Pojawiało się więcej dziwnych zniknięć, a nawet ataki w ciągu dnia. Pojazdy były znajdowane z głębokimi śladami ugryzień w karoserii, a domy były przekopywane od dołu. Ówczesny rząd, wielokrotnie potężniejszy niż jakikolwiek dzisiejszy wódz, schwytał piekielnika. Przeprowadzono eksperymenty. Próbowano zrozumieć, skąd czerpie swoją energię. Postępy były dobre. Wyglądało na to, że z tego psa można pozyskać nawet sekret nieśmiertelności. Ale zdarzył się wypadek. Zdrajczyni, jak ją nazywają, która pracowała w rządowej placówce, poczuła współczucie dla boskiego psa. Uwolniła go, a w tym samym wszechogarniające piekło, jakim jest pieświat. Wściekła bestia nie miała już żadnego współczucia dla ludzkości. Gdy niszcząco pędziła przez laboratorium, do jej ciała przylepiały się zmutowane próbki i rosły jak rak. Wkrótce to, co miało być pieświatem, rozprzestrzeniło się jak dziki ogień, kiedy jego paszcza kąsiła wszystko, co się ruszało, a skóra rozprzestrzeniła się na glebę, kamień i morze. Jak nazywa się tego potwornego demona? Różnie, ale wszystkie pochodzą z podobnego etymologicznego źródła, jak sądzę. Zdobyłem imiona używane na całym świecie. Armad, Mearm, Aduk. Psia matka jest jak najbardziej kobieca, a mówi się, że zdrajczyni faktycznie była pierwszym człowiekiem wchłoniętym w pieświat. Wpis 14. Jest tu zimno. Stróżki wilgotnego oddechu znaczą krajobraz wśród pofałdowanych wzgórz. Nie ma prawdziwych psich drzew. Tylko niewielkie stosy skulonych psich kończyn. Smoczków jest niewiele, a kiedy już jakiś znajdę, muszę się napracować, żeby wytłoczyć mleko z pęcherza. Wędruję po wzgórzach. Moje stopy drętwieją w butach, które sam uszyłem. Poruszam się w kierunku, który wydaje się najprostszy. Subtelne i parszywe zbocze, które dopiero teraz zauważyłem, że kieruje moją ścieżkę w dół. Tam, gdzie jest futro, jest gęste i zjełczałe od tłustej ropy. Nie wiem, dlaczego matka robi to, co robi, ale wszystkie jej owoce
mają swoje zastosowania. Rąbię kępę futra, oddzielając ją od znajdującego się pod nią mięsa. Jest tylko trochę krwi z nadszarpniętego znamienia. Składam i formuję woskową sierść jako włochate pokrycie izolacyjne dla mojego ciała. Psie ciało dudni pode mną w sposób bardziej niż niepokojący. Robi to już od kilku tygodni. Bardziej im dalej podróżuje. Robi się coraz zimniej. Słyszę teraz tylko wiatr przedzierający się przez matkę. Warczący i żałobny skowyt ustał. Ostre szczeknięcia i jęki nie tworzą już w tle kakofonii. Wtulam się w swoje okrycie i brnę przed siebie. Nie mam innej drogi, którą mógłbym podążać. Tylko do przodu. Ziemia wydaje się tutaj twardsza. Delikatny podmuch pieświata ustał, ustępując miejsca tempemu, pochłaniającemu dźwięk stukotowi z matowiałej sierści. Wczoraj poślizgnąłem się na czymś, co wydawało się być jeziorem solidnych szczyn. Nie wchłaniały się ponownie w matkę. Moje własne dreszcze zdają się synkopować ze sporadycznym pomrukiem matki. Jej ciało nie wydaje się być już żywą istotą, ale wiem, że głęboko w niej płynie krew. Jest tu tak zimno. Codziennie idę do przodu. Ziemia bardziej się pochyla, a ja z trudem zasypiam w ciepłym fałdzie skóry. Nie ma innego celu niż iść do przodu. Jedna stopa przed drugą. Odkąd pamiętam, jest ciemno. Jak długo potrwa ta noc? Powietrze jest suche. Ziemia w większości nie ma żadnych cech i jest twarda, gdy po niej stąpam. Wiatr rozwiewa po mojej twarzy kępki łamliwych włosów. Boli. Delikatny odgłos, subtelny, błękitny błysk, a one przelatują przede mną. Moje ręce są głęboko pod moim okryciem. Są zdrętwiałe. Jeśli je odsłonię, by opanować drgawki, zimno mi je zabierze. Straciłem już 3 palce. Nie czuję już stopy. Nie zaprzątam sobie już głowy rozpalaniem ogniska w głębokich szczelinach, w których śpię. Ale kiedy ostatni raz widziałem tę stopę, była czarna i spuchnięta. Czułem, jakby płonęła. Moja podróż jest powolna. Usłyszałem delikatny stukot, ale kiedy to badam, znajduję tylko psie pazury szorujące o ziemię. Huki nie ustały, a wraz z nimi pojawiły się rozdzierające dźwięki, jakby rzucia kości. Kiedy dźwięki się nasilają, przyspieszam. Nie wiem, co je wywołuje, ale nie sądzę, by była to matka. Od dłuższego czasu nie znalazłem żadnych smoczków. Jestem spragniony, a mój pęcherz jest prawie pusty. Zabiłbym własnych rodziców za świeży szczenięcy płód. Minąłem niewielką stertę ludzi, niemal zakopanych w wysuszonym futrze. Byli martwi i osuszeni. Wyglądali na silnych za życia. Nie przerywam wędrówki. Przede mną jest tylko droga. Nie wiem, dokąd prowadzi. Ziemia przesunęła się pod moimi stopami, a ja pisnąłem ze strachu. Nie paszcza, ale wielka przepaść z mięsa i kości rozerwała się pode mną. Cuchnący, wilgotny zryw powietrza wydostał się na zewnątrz, po czym zawisł wokół mnie w zimnej chmurze. Siedząc na tyłku, wpatrywałem się w ponurą dziurę, która prawie mnie połknęła, a teraz była nieruchoma. Siedziałem i kontemplowałem ją, oddychając ciężko. I pomyślałem o moich pustych pęcherzykach.
Powoli mogłem usłyszeć, jak dźwięki kilkadziesiąt stóp pode mną zaczynają grać i odbijać się echem w rozpadlinie. Delikatne mlaskanie, potem bulgotanie. Nie wiem skąd, ale wiedziałem, że to moja szansa na pożywienie. Wślizgnąłem się w mięsistą paszczę. Zjechałem po obdartej płycie olbrzymich żeber, wciąż czerwonej i wilgotnej, by w końcu wylądować na parującej ciemnej podłodze szczeliny. Wiła się pod moimi stopami. Rozglądałem się, nie wiedząc, czego szukam, gdy moje dłonie natrafiły na pulsującą rurę osadzoną w mięsnej ścianie. Tętnica. Chwyciłem ją, ciągnąc za łączące ją mięso, a potem ugryzłem. Krew wystrzeliła w strumieniach, a ja piłem do pełna. Byłem pokryty wnętrznościami. Walczyłem, by wypełnić pęcherze ze skóry. Rozpadlina zadrżała wokół mnie i wiedziałem, że muszę ją natychmiast opuścić. Na ścianach zaczynały zawieszać się ścięgna mięsa, które miały uzdrowić ten zniszczony kanion. Wyczerpałem się wspinaczką i prawie wpadłem z powrotem do środka, gdy chwyciłem się krawędzi szczeliny, wychodząc na zimną noc. Psie ciało powoli się za mną lepiło, gdy dyszałem na twardej ziemi. Zanim to zostawiłem, zastanowiłem się nad tym. Rozstęp. Matka wciąż rosła. Jestem tak słaby. Jest tak zimno. Moje wypełnione krwią pęcherze zniknęły, a przede mną rozciąga się szary psi krajobraz. Muszę dotrzeć do celu, ale nie wiem, co jest moim celem. Idę w ciemności, która wydaje się trwać miesiącami. Schodzę w dół po ogromnej masie zimnego psiego ciała. To jest jak wielka sterta małych psów. Kupa psich głów i nóg, kopiec ogonów i korpusów. Jest zimna i pozbawiona życia. W głębi słychać powolne, niskie skrzypienie. Chwytam za ucho i opuszczam się na dno ściany psów. Moja stopa ląduje na czymś innym. Dyszę, po czym łapie mnie atak kaszlu. Nie wiem, na czym stoję, ale to nie jest matka. Czuję nudności, mdłości. Co może nie być matką? Jest zimna i twarda, ale skrobię po niej i odłamki pylistego chłodu odrywają się od niej. Trzymam je blisko twarzy, a mój oddech zamienia je w wodę. Próbuję zjeść garść, ale jest tak zimno, że pozbawia mnie prawie całej pozostawionej energii. Wilgoć spływa mi do gardła. To jest dobre. Patrzę za siebie na psi mur z jego odsłoniętymi, zamarzniętymi kośćmi i radośnie wyglądającymi twarzami. A potem przed siebie, na pozbawioną cech ciemność. Jestem zbyt daleko, by teraz zawrócić. Kontynuuję marsz przez wiele godzin. Potem śpię. Potem idę dalej. Moje kroki są ociężałe. W końcu przed sobą widzę światło. Zmierzam w jego kierunku. Powoli, przez kilka godzin. Teraz jest to dla mnie latarnia. Jasny, świecący stały ogień. Gdy się zbliżam, widzę, że światło przewodnie stoi na słupie przed szeregiem niskich, ciemnych struktur. Są solidne jak ściany z kości, ale nie. Nie są z psiego mięsa. Puszysta sierść i zimna, brudna woda odbijają się od ścian. Wiem, że to jest to, do czego zostałem przeznaczony. Na jednym końcu, blisko latarni, znajduje się ciemny panel wmurowany w ścianę. Na nim znajdują się oznaczenia umieszczone tam ręką jakiejś osoby, ale nie wiem, co mówią. A i S 1 i wejście.
Uderzam ramieniem w panel, ale on ledwo drży. Próbuję jeszcze raz i jeszcze raz. Jestem odnowiony, z nowym celem, przez odkrycie tego miejsca. Ale jestem słaby przez podróż. Opieram się plecami o panel i zsuwam się po nim, wyczerpany. Moje plecy zaczepiają o niski pręt wmontowany w panel. Popychają go w dół i wtedy następuje kliknięcie. Panel ustępuje, a ja wpadam w ciemność. Jestem w małej, ciemnej, suchej jaskini. Jest ona dla mnie obca. Wiatr nawiewa do pomieszczenia gruz i futro. Rozglądam się dookoła. Dziwne, ciemne masy zdają się na mnie zerkać. Na ścianie wiszą miękkie, białe skóry, a wszędzie więcej niezwykłych oznaczeń. Lista procedur. Zamykać i ostrzeżenie i nosić radio przez cały czas. Jaskrawo-czerwony cylinder z żółtymi paskami znajduje się wewnątrz małego pudełka. Sięgam po niego, ale moje dłonie zgrzytają o przezroczystą osłonę w poprzek otwarcia pudełka. Patrzę teraz na swoje ręce. Są fioletowe i już ich nie czuję. Na przeciwległej ścianie znajduje się kolejny panel, podobny do tego, który otworzyłem. Podchodzę do niego niepewnie. Jest mi tak zimno. Pociągam za uchwyt w panelu, ale on się nie porusza. Nad nim miga małe, czerwone światełko. Pociągam mocniej, ale nie rusza się. Pociągam jeszcze raz. Podskakuję, ale tracę równowagę i rzucam się na ziemię. Uderzam się w głowę z przytłumionym hukiem. Chłód wdziera się gwałtownie z otworu za mną. Skrobię o twardy panel, ale nie chcę się ruszyć. Zdobią go kolejne oznaczenia. Najpierw zamknąć drzwi wewnętrzne. Nie rozumiem ich. Siadam na panelu. Mój wzrok jest zamazany, a stróżka mojej własnej krwi sączy się przez oko. Zasypiam tam, opierając się o ciemne drzwi. Śpię i nie budzę się. Epilog. Nazywam się Charles Mountel z arktycznej stacji lodowej numer 1. Abominacji tu nie ma. Jest za zimno. Tiger i ja jesteśmy ostatnimi ocalałymi. Jesteśmy 14 mil morskich na południe od bieguna północnego. Bezpośrednio na północ od Vancouver. Wyznaczcie naszą pozycję na podstawie tego sygnału radiowego. Ta wiadomość zostanie powtórzona za 5 minut. Radio nadało komunikat ponownie. Jak miało to miejsce tysiące, jeśli nie setki tysięcy razy. Zimne, martwe, wysuszone ciało siedziało otulone przed systemami radiowymi na krześle. U jego stóp leżało skulone, martwe ciało Kundla.